Cześć. Usiedliście już? Wszystko zaczęło się w pandemii w zeszłym roku, w marcu 2020, kiedy już od jakiegoś czasu współpracowałam z Krzysiem Garbaczewskim, z reżyserem, który jest inicjatorem kolektywu Dream Adoption Society. I Krzysiu zaproponował, żebyśmy razem działali w przestrzeniach VR-owych, żebyśmy zaprosił mnie po prostu do swoich projektów, żebym uczestniczyła w nich jako performerka. I spotykaliśmy się w wirtualnych rzeczywistościach, w przestrzeniach online. Namacalnie w domu właśnie tej pandemii, w zamknięciu, kiedy nie mogłam pójść do studia i praktykować, to stało się taką alternatywą dla mnie, jakimś takim bardzo pozytywnym aspektem tego zamknięcia w pandemii. I po jakimś czasie, ponieważ właśnie miałam w domu i headset, i oprogramowanie, i komputer, zachęciło mnie to do tego, żeby samej spróbować nauczyć się projektowania 3D. I za pomocą różnych tutoriali oczywiście i wielu godzin spędzonych na takiej nauce przez powtarzanie i z pomocą też właśnie Anastazji Worobiowej, która mi towarzyszyła, udało mi się opracować jakieś podstawy i też jakoś tak ze swoim doświadczeniem choreograficznym, tanecznym mam wrażenie, że troszeczkę inaczej podeszłam do tego medium i inne aspekty niż podejrzewam właśnie, nie wiem, reżyserów, czy architektów, czy gamerów mnie interesowały w tym medium. W międzyczasie pojawił się też kontekst Izadory Duncan, prekursorki tańca współczesnego, wspaniałej reformatorki, która w takim, powiedzmy, podstawowym obiegu informacji zrzuciła z siebie gorset i paczkę oraz puenty i zaczęła tańczyć na bosaka w tunice. Bardzo wyemancypowana artystka, która miała bardzo ciekawy i taki tragiczny też życiorys. I trafiłam na wykład z 1905 roku, kiedy Izadora była w Berlinie, na temat tańca przyszłości. I studiując jego treść, uznałam, że to jest właśnie niesamowite w kontekście tego, czym ja się teraz zajmuję, eksplorując to ciało w VR-ze, że jakby ta narracja jest bardzo na czasie i przede wszystkim mówi o kobietach, o ich emancypacji, o ich roli, jak bardzo jest, jak ona jest bardzo ważna, ale też o technologii, co jest niesamowite, 115 lat temu już się pojawiły takie wątki, więc uznałam, że jakby ciekawe będzie zestawienie właśnie jej narracji z tym, co ja chcę powiedzieć. I też mam taki feedback po performance, że niektórzy nie do końca wiedzą, które treści są moje, z mojego życiorysu, ponieważ ja mówię w pierwszej osobie, a które są jej wypowiedziami i jej takimi złotymi myślami. To jest trochę tak, że w mojej praktyce artystycznej wykorzystuję założenia nowego materializmu i bardzo często eksploruję relacje pomiędzy ciałem a obiektem. Tworzę w spektaklach czy performance'ach takie bardzo skomplikowane modele, sposoby komunikacji pomiędzy właśnie ciałem, obiektem, który bardzo często jest antropomorfizowany, ciałem a kostiumem na przykład. I zarówno w spektaklach wcześniejszych, jak balet koparyczny, gdzie ten materializm jakby manifestuje się poprzez maszyny, które jednocześnie są kostiumem właśnie, przez performance National Affairs, gdzie performują ze mną roboty, którym też nadaje sprawczość. Tak tutaj mam wrażenie, że ten research i w ogóle fascynacja wirtualną rzeczywistością, wirtualnym ciałem trochę jest takim kolejnym krokiem w
tej praktyce, które rozszerza się właśnie o ten wirtualny świat, ale tak naprawdę jakby ten, ta podstawa, czyli jakby ten, ta fascynacja właśnie przybieraniem, ubieraniem tego kostiumu, zmienianiem jakby tego ciała, jakby objętości, dyspozycji ruchowych, jakby wchodzeniem w jakąś, wchodzeniem w inną postać i szczególnie praca z wyobraźnią. Mam wrażenie, że to jest jakiś kolejny etap fascynacji i właśnie tym nowym materializmem. Bardzo intrygujące, jakby fascynujące jest właśnie ta relacja pomiędzy fizycznym ciałem, a awatarem. Więc wydaje mi się, że te kolejne kroki będą zbudowane właśnie na szukaniu relacji, a ponad to wszystko szukaniu też formatów na performance, na właśnie podzielenie się z widzem no, takim aspektem, jak można to przedstawić performatywnie, prawda? Bo to też nie jest łatwe, żeby tą imersyjność, którą ja wchodzę, zakładając headset, przerzucić na doświadczenia i doznania widza. Na pewno ten wirtualny świat, wirtualna rzeczywistość, z którą pracuję, no ma dla mnie taki potencjał wyzwoleńczy. To znaczy tam w środku i za pośrednictwem rzeczywiście gromadzą się różne społeczności, różni ludzie właśnie mieszkający w odległych zakątkach realnego globu i spotykają się jakby poprzez swoje awatary i mam wrażenie, że jest tam bardzo dużo potencjału takiego emancypacyjnego, dlatego że oni tworzą te światy właśnie przez projektowanie 3D na własnych zasadach, wprowadzając swoją estetykę. Jest to, no mogą się tam rozwijać, mogą się spotykać, mogą tam pracować, by cokolwiek przyjdzie do głowy. Ja akurat prowadziłam próby w VR-ze, tworzyłam te światy, ale mam poczucie też, że no, wspaniałe jest to, że ten świat jakby jest pozbawiony właśnie takich ograniczeń, struktur i form naszego realnego świata, że takie kategorie jak właśnie gender, rasa, płeć czy status ekonomiczny, że tam nie grają roli, że trochę jakby to się, te wszystkie kategorie się upłynniają. Że one tam znikają, że każdy właściwie może się stać kim chce, że może wytworzyć tą swoją tożsamość, właśnie może być tym dinozaurem albo może być awatarem, którego sobie sam stworzy, może być jednego dnia właśnie słodkim kotkiem, a innego dnia, wiesz, taką bardzo rozseksualizowaną postacią z anime. Niezależnie od tego, jaką płeć posiada, więc jakby ten aspekt jest bardzo taki dla mnie z potencjałem takim wyzwoleńczym, emancypacyjnym. W tym aspekcie jakby dalszego researchu ruchowego, jakby choreograficznego, to jest taki proces poznawania, jakby co jest możliwe na tym ciele, na tej powłoce tego ciała, na tym kostiumie, na tym wirtualnym ciele. I niewątpliwie właśnie ten efekt Proteusza jest bardzo ciekawy. To jest takie zjawisko polegające na zmianie zachowań i postaw osoby znajdującej się w wirtualnym środowisku pod wpływem charakterystyk tego awatara. Po prostu zupełnie się inne dyspozycje ruchowe pojawiają. Inaczej się używa swojego głosu, ten tembr głosu jest inny. I to się manifestuje bardzo często w takich spotkaniach właśnie na tej platformie VRChat, kiedy ludzie przebierają się przez te różne awatary i sama po sobie zauważyłam, że jak jestem właśnie małym takim kotkiem czy coś, to inaczej mówię, jakby tak trochę wchodzę w tą postać, jak w jakąś lalkę, jakby
nie w lalkę, tylko tak jakbym animowała jakąś lalkę. To bardzo to jest ciekawe, że jak się jest w tym, a z drugiej strony jest tak się troszeczkę obok, więc to zjawisko, ten efekt Proteusza jest też bardzo intrygujący.